W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat związków organicznych. Były już cukry, były lipidy, teraz przechodzimy do białek. Białka są bardzo skomplikowaną grupą związków, jeśli nie najbardziej skomplikowaną z tych, co dotychczas omawialiśmy. Mają one bardzo szerokie spektrum funkcji. No i właśnie mamy tutaj je wypisane, strukturalne, takie jak na przykład utrzymywanie kształtu komórek, jak tubulina, ale też budowanie samych struktur, takie jak właśnie kolagen, elastyna, w ścięgnach, czy też keratyna w włosach, w skórze. Mamy funkcje enzymatyczne. Enzymy to są związki, które są biokatalizatorami, czyli przyspieszają jakieś dane reakcje. Tutaj mam wypisane tylko dwa przykłady, takie jak pepsyna oraz trypsyna. Są to enzymy trawienne. Pepsyna jest wydzielana w żołądku, trypsyna jest wydzielana przez trzustkę do dwunastnicy i są one odpowiedzialne za trawienie białek. Oczywiście jest dużo więcej enzymów takich jak polimeraza, helikaza, transkryptaza, czy też właśnie jakieś inne enzymy trawienne, takich jak amelaza, ale nie ma czasu, żeby je wszystkie wymieniać. Są białka, które odpowiadają za przekazywanie informacji i są to hormony po prostu, czyli insulina, która jest odpowiedzialna za obniżenie stężenia glukozy we krwi poprzez pobudzenie glikolizy, przesunięcie glukozy z krwi do komórek, i stymulacja gliko, glikogenogenezy. Dalej mamy białka magazynujące, tutaj przykładem jest mioglobina, która e, pobiera tlen mm, z krwi, od hemoglobiny i magazynuje go w komórkach na moment, kiedy właśnie ten tlen będzie potrzebny do oddychania tlenowego, wewnątrzkomórkowego. Dalej mamy białka odpowiedzialne za ruch komórki, są takie jak aktyna i miozyna. Są to białka znajdujące się w naszych mięśniach szkieletowych m.in., i są odpowiedzialne właśnie za ruch tych i skurcz tych mięśni. Kolejne są białka transportujące substancje do wnętrza i na zewnątrz komórki. Tutaj chodzi głównie o białka, które spełniają funkcję kanałów, czy też pomp. I tutaj przykładem jest ATP-a, zasadowo potasowa, która pod wpływem właśnie ATP, czyli tej energii, wypompowuje sód na zewnątrz komórki, a potas pompuje do środka. Kolejne są białka transportujące substancje w obrębie organizmu i to jest hemoglobina, która wiąże tlen w płucach i oddaje potem ten tlen w komórkach na obwodzie. Kolejne są białka odpornościowe, takie jak gamma globuliny, czyli przeciwciała, odpowiedzialne za nasz właśnie układ odpornościowy. Białka zapasowe, takie jak ziarna aleuronowe, znajdujące się w kiełkujących nasionach i ferrytyna, która magazynuje żelazo w wątrobie. Teraz przechodzimy sobie do do chemicznego omówienia tych białek. Białka znajduje, składają się z tzw. aminokwasów. Jest to, jest to łańcuch aminokwasów. Aminokwasy, jak już mówiłem, chyba w pierwszej lekcji, składają się z grupy aminowej, jak sama nazwa wskazuje aminokwasy i kwasowej czyli grupy karboksylowej. Dodatkowo znajduje się też tak tzw. podstawnik który się różni w zależności od rodzaju aminokwasu. W organizmach żywych mamy 20 aminokwasów, 21, jeśli ktoś by się uparł i uznał też selenocysteinę za aminokwas. Te aminokwasy mogą też się znajdować w formach L oraz D. W organizmach żywych znajduje się, znajdują się aminokwasy tylko i wyłącznie w formie L. I te aminokwasy w roztworach mogą przyjmować trzy różne formy: formę obojnaczego, kationu oraz anionu. To zależy od tak zwanego punktu izoelektrycznego danego aminokwasu. Jeśli pH roztworu jest takie samo jak punkt izoelektryczny danego aminokwasu, to ten aminokwas znajduje się głównie w formie jonu obojnaczego. Jeśli to pH jest wyższy od, od punktu izoelektrycznego, to znaj będzie znajdowało się w formie anionu, a jeśli poniżej to w formie kationu. W formie kationu, czyli tutaj będziemy mieli NH3+, a w formie anionu, czyli będziemy mieli tutaj COO-. I na ten punkt izoelektryczny oraz charakter aminokwasów, ponieważ mogą one być kwasowe, zasadowe, obojętne, wpływa właśnie ten podstawnik, który może zawierać albo tylko łańcuch węglowy, albo jakieś grupy aminowe dodatkowe, albo dodatkowe grupy karboksylowe. No i dalej te aminokwasy wiążą się ze sobą przez wiązanie peptydowe tak zwane. To wiązanie peptydowe występuje pomiędzy grupą aminową, aminokwasu jakiegoś jednego, a grupą karboksylową drugiego aminokwasu. I tutaj znowu mamy reakcję kondensacji, czyli ta cząsteczka wody tutaj wychodzi, a te atomy się ze sobą łączą, tworząc właśnie wiązanie peptydowe. I dalej białka możemy sobie podzielić ze względu na to, ile posiadają tych aminokwasów w swojej budowie. Mamy oligopeptydy, które posiadają od 2 do 10 aminokwasów, polipeptydy, które posiadają od 11 do 100 i powyżej 100 mamy makropeptydy, czyli białka. Jest to dosyć umowny podział, ponieważ na przykład insulina jest określana jako białko, ale posiada ona mniej niż 100 aminokwasów. No i dalej mamy podział ze względu na budowę. Mamy białka fibrylarne, czyli włókniste oraz globularne, czyli kuliste. Fibrylarne są nierozpuszczalne w wodzie, czyli spełniają funkcje głównie budulcowe, takie jak kolagen, keratyna, a globularne są rozpuszczalne w wodzie i one pełnią funkcje enzymów, funkcje transportowe, funkcje hormonalne oraz jako materiał zapasowy też są stosowane. Przykładem takich białek globularnych są albuminy, które są składnikiem osocza krwi. Te albuminy są odpowiedzialne za transport kwasów tłuszczowych, transport hormonów, regulację ciśnienia osmotycznego, a raczej w tym przypadku mówi się o ciśnieniu onkotycznym. Spełniają też funkcję buforów czyli zapewniają stabilne pH krwi. I są jeszcze globuliny, takie jak gamma globuliny, które już wcześniej wspominałem, są to przeciwciała, ale też mamy inne, które spełniają funkcje enzymatyczne, czy też transportujące hormony sterydowe. I są jeszcze histony, które znajdują się w naszym jądrze komórkowym i są odpowiedzialne za kondensację materiału genetycznego, tak żeby mógł się wzmieścić do jądra komórkowego. Tworzą razem z tym materiałem chromatynę. No i jeszcze ostatni podział białek na białka proste oraz złożone. Proste, czyli takie, które składają się tylko i wyłącznie z aminokwasów i złożone, które zawierają jeszcze jakąś grupę prostetyczną. I właśnie mamy glikoproteidy, czyli takie, które posiadają grupę cukrową, lipoproteidy z grupą tłuszczową, chromoproteidy z jakąś grupą barwnikową, metaloproteidy z jonami metalów. No i białka tworzą koloidy, czyli mieszaninę wody oraz białek. Te cząsteczki białka są bardzo duże. I to wpływa na charakterystyczne cechy kolaidów, takie jak możliwość przechodzenia z zolu w żel. No i przechodzenie z zolu w żel albo to jest tak zwana koagulacja, a z żelu w zol to jest tak zwana peptyzacja. I ta koagulacja zachodzi wtedy, kiedy na przykład do roztworu, do właśnie do kolaidu dodamy sól. To jest tak zwane wysalanie, wysalanie białek. Natomiast peptyzacja zachodzi wtedy, kiedy dodamy wody do, do tych wysolonych białek. I wtedy z żelu przechodzi ten koloid w zol. Białka mogą ulegać też takiemu procesowi zwanemu denaturacją, czyli utracie struktury czwarta, trzecia, drugorzędowej, wraz z utratą funkcji tych białek. I ta denaturacja pochodzi pod wpływem różnych czynników chemicznych, fizycznych, takich jak ten, wysoka temperatura, to wiedzą wszyscy, którzy robią jajecznice, promieniowanie ultrafioletowe, ogólnie promieniowanie jonizujące jony metali ciężkich, takich jak ołów, pod wpływem stężonych kwasów i zasad oraz stężonych alkoholi. No i właśnie ta denaturacja powoduje zmiany w strukturze drugo-, trzecio- i czwartorzędowej białek, ale nie w strukturze pierwszorzędowej. Teraz co to są właśnie te struktury pierwszorządowe, trzeciorzędowe? Struktura pierwszorzędowa białek to jest ten prosty łańcuch aminokwasów. Czyli mamy po prostu te aminokwasy w jednym rządku i dalej mamy strukturę drugorzędową, kiedy już ten prosty łańcuch zaczyna się zwijać ze sobą pod wpływem wiązań wodorowych. Mamy dwie takie struktury, które na, należy wymienić, jest to alfa helisa oraz beta harmonika. I tutaj zaczynają właśnie powstawać te wiązania wodorowe pomiędzy grupami funkcyjnymi poszczególnych aminokwasów. Tutaj właśnie mamy przykłady tych, amin, tych białek, które posiadają te struktury. Dalej mamy trzeciorzędową struktury białek, tutaj zaczynają się pojawiać mostki lisiarczkowe albo dwusiarczkowe, właśnie z, związane z grupami zawierającymi siarkę. Dodatkowo występują też oddziaływania jonowe, hydrofobowe oraz związania van der Waalsa. Przykładem takiego, czucia, że, takiego białka o trzeciorzędowej strukturze jest mioglobina. I najbardziej skomplikowana jest struktura czwartorzędowa. Tutaj mamy związane ze sobą kilka podjelostek jakiegoś białka, lub też białko związane z grupą prostetyczną. I tutaj występują też te wszystkie oddziaływania, takie jak wiązania wodorowe, oddziaływania jonowe, wiązania siły Van der Waalsa i mostki dzisierczkowe. I przykładem takiego białka, który posiada czwartorzędową strukturę, jest hemoglobina.